I byłem bardziej podekscytowany tym wszystkim może niż, nie wiem, przestraszony czy coś w tym stylu, zestresowany. I tak no, pamiętam, w tą sobotę polecieliśmy do tego żywu, od razu miałem testy medyczne. W tą sobotę bądź jeszcze dzień później w niedzielę. I pamiętam, po tych testach medycznych pojechałem do klubu podpisać umowę. Kierownik mnie od razu dodał na grupę na WhatsAppie i co było takie fajne i od razu zobaczyłem, z jakimi ludźmi mam do czynienia, to, że chłopacy nie, że na grupie pisali, tylko normalnie na wiadomościach prywatnych, że powitali mnie po prostu, pytali się, jak się mam, skąd jestem, o różne takie rzeczy, później zaprosili też na kolację, więc od razu tak jakby mi chcieli pomóc i skracali dystans. Więc to było mega miłe z ich strony i to mnie tak zaskoczyło na początku. I myślę, że potwierdzeniem tego wszystkiego, co teraz mówię, jest to, że do dzisiaj mam z chłopakami kontakt, z większością chłopaków. Co jakiś czas się wiadomościami na Instagramie wymieniamy i to jest też dla mnie mega fajna sprawa.